Cześć. Dzisiaj ćwiczenia na mocne nogi pod wodą w Gym El Toro w Sosnowcu. Nie zapomnij o subskrypcji, łapa w górę, lecimy z tematem. Ćwiczenie rozpoczynamy od prawidłowego ustawienia maszyny do wyprostów nóg. Wałek, o który opieramy golenie, powinien znaleźć się możliwie jak najbliżej stawu skokowego. Regulujemy tę odległość pozycją wałka i oparcia. Teraz jesteśmy przygotowani do wykonania ćwiczenia. Fazę koncentryczną, czyli wyprost, starajcie się wykonać w miarę możliwości dynamicznie, a fazę ekscentryczną, czyli zgięcie, powoli. Chociaż tempo może być modyfikowane w zależności od okresu przygotowań. Leżąc na plecach, kładziemy łydki na piłce szwajcarskiej tak, żeby stopy znajdowały się na jej końcu. Ciało pozostaje wyprostowane, brzuch mocno napięty. Wykonujemy zgięcie kolan, przyciągając piłkę do siebie. Następnie powoli wracamy do pozycji wyjściowej, prostując nogi. Staramy się mocno napinać mięśnie core i pośladki. Jeśli jesteś zaawansowany, możesz wykonywać to ćwiczenie jednonóż. Rozpoczynamy od leżenia na plecach ze sztangą umieszczoną nad biodrami. Można użyć specjalnej gąbki na sztangę. Zginamy kolana i ustawiamy stopy na szerokości bioder, pięty blisko pośladków, kolana skierowane na zewnątrz. Unosimy biodra w górę, podnosząc sztangę. Pamiętajcie o mocno napiętych pośladkach i brzuchu oraz skierowaniu kolan na zewnątrz. Na górze robimy krótką pauzę i wracamy do pozycji wyjściowej. Ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.